Witamy serdecznie po meczu Wiktoria Kraków Delta Dębica, kapitana drużyny Wiktorii Kraków, Michała Pala. Cześć Michał. Witam serdecznie. Michał, dzisiaj porażka 4-3, co ona dla Was tak naprawdę oznacza? Dobre pytanie, co oznacza. No i jeszcze nie przesądza naszego spadku do Ligi B, no chociaż nas do niego przybliża, na pewno nie zrealizowaliśmy swojego celu, bo te 3 punkty dawałyby nam już pewien komfort. No ale cóż, mamy jeszcze 3 mecze przed sobą, co prawda z teoretycznie lepszymi rywalami, ale nie składamy broni, będziemy walczyć. Na początku sezonu, pamiętam, pierwszy, drugi mecz mówiłeś, panowie, gramy o utrzymanie, prawda? Czy to nie był błąd, czy nie trzeba było jednak założyć, że gracie o środek tabeli? Znaliście mi swoje miejsce w szeregu przed sezonem. Jak widać, chyba znaliśmy swoje miejsce, no i cel postawiony, patrząc na skład, na predyspozycję, no chyba ten cel był prawidłowy i realny, no bo chyba ciągle jesteśmy nad strefą spadkową. Jeszcze Copacabana chyba przegrała, tak? Nie wiem jak pozostałe drużyny, ale chyba jesteśmy. A czy Delta Dębica Was czymś zaskoczyła? Bo w minionym tygodniu w środę mieliście trening tutaj wewnętrzny, mieliście ćwiczyć jakieś schematy, czy one w ogóle zostały zrealizowane? No, trening to za dużo powiedziane. Spotkaliśmy się bardziej, żeby porozmawiać o błędach z poprzedniego meczu, który niespodziewanie dostaliśmy solidny łomot od Sharksów. No, porozmawialiśmy sobie o pewne schematy, wypracowaliśmy. Niestety nie przełożyły się one dzisiaj na wynik. Co dalej z Wiktorią Kraków? Czy po spadku do beta drużyna będzie jeszcze w ogóle funkcjonować tak, jak funkcjonowała wcześniej? Czy będzie potrzebna jakaś rewolucja? Na podsumowanie przyjdzie czas po sezonie. Nie zakłada jeszcze, że spadamy, bo może jednak uda się utrzymać. Zobaczymy. Teraz jeszcze o tym nie myślimy. Mamy, tak jak powiedziałem, 3 mecze przed sobą i walczymy. Może się uda. Powodzenia w walce o utrzymanie. Dziękuję bardzo i pozdrowienia dla Jacka z Furii. Tak. Pozdrawiam Jacka Grabskiego. Do zobaczenia. Dziękuję.